Dzień dobry. Witam Was ponownie. Dzisiaj spróbuję nauczyć Was robić najprostsze kartki bożonarodzeniowe. Jest to bardzo łatwa technika. Spróbowałam coś znaleźć takiego, żebyście mogli własnym sumptem w mieszkaniu zrobić z tego, co mamy, bez żadnych jakichś tam wyspecjalizowanych materiałów. Można wyciąć taki kwadrat. Jeżeli mamy kartkę ksero, to na pewno tą kartkę ksero, żeby ona była taka troszeczkę twardsza, ze względu na to, że kartka musi być lekko twarda. Musimy tą kartkę przeciąć na pół. Ja tu już mam kartkę przeciętą na pół, ale musimy też zachować taki rozmiar kartki, żeby ona nam się po złożeniu zmieściła w kopercie. Więc ja tutaj mam już taki rozmiar. Będzie to 21 na 15. I teraz musimy tą karteczkę, ja tu mam taki jeszcze fajny pomysł, jak fajnie podzielić kartkę, żeby ona nam się ładnie złożyła. Ja sobie już tutaj ucięłam połowę, zaznaczyłam ołóweczkiem i w ten sposób, jak mamy ten kancik, bardzo ładnie nam się kartka złoży. Nie będzie jakaś tam garbata, jakaś taka nierówna. Kancik jest przecudnej urody. Teraz, abyśmy mogli wykonać taką kartkę, potrzeba nam takiego troszeczkę mniejszego szablonika, na której będziemy wyszywać. Ja tu już sobie wycięłam taki szabloniczek, troszkę mniejszy od naszej kartki. To jest dowolność, jaką sobie tam wybierzecie. W każdym razie, żeby była ona mniejsza od kartki, od tej podstawowej kartki. Teraz musimy wziąć igłę. Ja tutaj sobie narysowałam, zrobimy takie choineczki. Ja sobie narysowałam taką choineczkę, wycięłam, którą będziemy rysować na tym kartoniku. Narysujemy sobie na kartoniku karteczkę, naszą choinkę. Musimy coś znaleźć takiego bezpiecznego, żebyśmy stołu nie pokaleczyli. Ja tu wynalazłam taką pianeczkę. Może to być zwykła deska nawet do krojenia naszej w kuchni, którą używamy. Ten trójkącik, który tutaj mamy narysowany na podstawie tego kawałeczka, będziemy nakuwać tak co pół centymetra. Muszę to nakłuć, aby Wam pokazać, jak dalej będziemy to haftować. To nie muszą być, nawet jeżeli to będą jakieś takie nie bardzo, nie musi to być pół centymetra, może być te 4 mm. Jeszcze tutaj zrobimy choince trzonek. Teraz musimy nawlec, będziemy teraz tą choinkę wyszywać. Musimy nawlec igłę. Może to być zwykła nitka, może to być kordonek, może to być mulina, cokolwiek. Ważne, żeby to była jakaś kolorowa niteczka. Ale podstawową rzeczą jeszcze jest to, żebyśmy nie robili węzełków, tylko ten koniuszek niteczki przyklejamy sobie. I teraz będziemy szli takim zygzaczkiem, tak? Przechodzimy do następnej dziurki. Staramy się, żeby nitka nam z lewej strony nie zużywała się, więc przechodzimy tylko z dziureczki do dziurki. I tutaj będziemy robić taki zygzaczek. Prawa, lewa, prawa, prawa, lewa. O, i wychodzi nam taki zygzaczek. Tak będziemy postępować aż do samej góry. Teraz, kiedy już mamy wyszytą choinkę, mamy teraz tą karteczkę taką troszeczkę pustą, więc można do tej choineczki, ona jest taka smutna troszeczkę, damy drugą choineczkę. Można było te dziurki zrobić wcześniej, ale ze względu na to, żeby one nam się, te dziurki, nie plątały, nie mieszały,
Więc możemy sobie narysować drugą choineczkę. I będziemy to postępować tak samo, nakuwając co pół centymetra dziureczki. I w ten sposób powstanie nam dwie choinki. Jeszcze jest taki drobny szczegół, jak zrobić taką gwiazdkę. Więc gwiazdkę robimy tak. Rysujemy dwa ramiona. Ja może pokażę na kartce białej. Dwa ramiona długie i dwa ramiona króciutkie. Więc nakuwamy tak, 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 tak i tak. I powstaną nam takie gwiazdeczki. Jest to prosty sposób. Uważam, że każdy jest w stanie to zrobić. Teraz co dalej? Już mamy ten kartonik przygotowany, a żeby tą karteczkę troszeczkę ożywić, można dać taki biały wykończenie. Może to być... A jeszcze mam pytanie, jak już skończymy wyszywać, to tą końcówkę nitki, która nam zostanie, też przyklejamy tak z tyłu? Cały czas te końcóweczki niteczek staramy się przykleić taśmą klejącą. Na pewno, a jak nie mamy taśmy klejącej, mamy plasterek albo klejem. Ważne, żeby nie robić supełków, bo te supełki są, potem odstają i robią nam taki niefajny ten, grubości niepotrzebne. I w ten sposób potem możemy sobie dostosować jeszcze jakiś inny kolor tej podstawowej, takiej dodatkowej, takiej dodatkowej ozdóbki. Ten biały papierek, on będzie nam tworzył taki element dekoracyjny, który na pewno nam tą karteczkę troszeczkę ożywi. Także tutaj zaproponuję jeszcze, tutaj mamy kilka wzorów, różne kolory, jak można posługiwać się właśnie tym zwykłym, wyszywanym wzorem. Pokażę Wam drugą choineczkę, którą będzie można wykorzystać również jako wspaniały pomysł na wykonanie kartki bożonarodzeniowej. Jest tutaj taki wzór. To jest wzór też również bardzo ładny, który możemy w domu wykonać. Ja to tutaj zrobiłam. On się składa z takich trójkącików. Te trójkąciki montujemy sobie jak chcemy. Będą one tak montowane. Te trójkąciki mają wymiar, ja tutaj już narysowałam, tu jest wymiar 3,5 cm na 2. To są takie już dobrze sprawdzone wzory, które ja już mam, wielkość już jest opanowana i w ten sposób proponuję Wam, żebyście to zrobili na podstawie. Ja tutaj... A trójkąciki są powycinane, widzę, z różnych gazet nawet. Tak, trójkąciki wykorzystałam, naszą zwykłą gazetkę, którą mamy w nadmiarze w domu. Można te trójkąciki wyciąć sobie. Tutaj ja sobie tak wezmę ten biały, żeby było bardziej widać. O, tu mamy taki ładny element bombeczki. Mhm. Więc można tą bombeczkę sobie wykorzystać i ją po prostu wyciąć. Tutaj są też na tych koszuleczkach też takie ładne myszki Miki i też nam się ten trójkącik fantastycznie mieści, gdzie możemy wykorzystać sobie ten wzór z myszką Miki. Ja tutaj już przygotowałam takie już wycięte trójkąciki. Mhm. Potem te trójkąciki można, jak już mamy na gotowo, przyklejone, u podstawy dajemy 3 trójkąciki i na szczytach kładziemy 2 i 1. Potem można to wyciąć sobie tak. O. I już mamy gotowy element naszej choineczki.
Do przyklejenia. Do przyklejenia już te. I tutaj znowu mam zachowaną tą, tak jakby tą naszą karteczkę, która jest takim ozdobnikiem. Ja tutaj jeszcze te rożki tak troszeczkę przycięłam, tak jakby troszeczkę bardziej ozdobne, żeby były. I teraz naszą choineczkę dajemy na ten ozdobny kartoniczek. Można ten kartonik również jeszcze podłożyć białym kolorem, można różnym innym kolorem dać, można żółty, czerwony, ale Boże Narodzenie jakoś nam się bardziej kojarzy z zielenią i z czerwienią, więc możemy wykorzystać. I to jest też ten biały kartonik da nam taki ozdobnik. Można, tak jak ja tutaj wykorzystałam, jest aż cztery kartoniki, żeby ona była bardziej wesoła i nawiązywała kolorystyką do koloru choinki. Tak jak tutaj, może tutaj jeszcze polecimy na te choineczki. Tak. To jest ten model. Ale możemy zrobić również taką prostą kartkę. Na pewno w domu mamy jakiś kawałeczek wstążeczki, jakiś koralików, jakąś tasiemeczkę i wycinamy zwykłe kartoniki. Kartoniki wycinamy przypominające nam choineczkę. I będzie nam również ładnie się to prezentować. Jeżeli mamy takie nożyczki do ząbków, można wykorzystać jako ząbki. Ale możemy sobie sami wyciąć ząbki. To nie jest trudne. Na pewno może macie też takie nożyczki, ząbki, które się używa w krawiectwie. I też to będzie nasz ozdobnik. Może to być zwykła, prosta listeweczka, która nam ozdobi tą karteczkę. Ja tutaj sobie jeszcze przygotowałam takie napisy, ale ten napisik nie musi być wcale wydrukowany na ksero. On może być po prostu napisany pisakiem, długopisem, ołówkiem. I w ten sposób albo mamy... Albo wycięty z gazety też, prawda? Albo wycięty z gazety. Ja tu jeszcze ktoś z Was będzie potrafił zrobić. To też jest taki model takiej choineczki. Jest to Mikołajek, też wycięty z jednego arkusika papieru i potem można zrobić takie fajne dekoracje. Trzeba mu zrobić oczywiście pas i brodę. To jest podstawowa zasada, żeby Mikołaj tym... To są detale, którymi się posługuje nasz Mikołaj. Mogę Wam podpowiedzieć to, jak można zrobić kartkę jeszcze inaczej. Całkiem prosto. Na pewno w domu mamy bardzo dużo kartek z poprzednich lat, które otrzymaliśmy od naszych znajomych, przyjaciół, rodziny. A my teraz wykorzystamy sobie te kartki i tak zastanawiamy recykling. Ja tutaj mam przygotowane już karteczki. Z tych kartek można powycinać. Nożyczkami wycinamy każdy element i możemy sobie stworzyć swoją historyjkę, którą utworzymy na naszej nowej karteczce. Ja tutaj już przygotowałam takie karteczki, które po prostu są zmontowane z kilku kartek, bo można do takiej historyjki, która tutaj jest na przykład Święta Rodzina, możemy dołączyć taką szyszeczkę, czy bombeczkę, czy taką świeczkę, czy nawet napis można wykorzystać do tworzenia nowej kartki. Także proszę sobie tu zobaczyć. To są wszystko robione kartki, które żeśmy wykorzystali ze starych pocztówek.
uważam, że to jest też bardzo dobry pomysł. Na przykład tutaj mamy na pewno wycięte, to jest wycięte z jednej kartki, ten stroiczek, a tutaj Święta Rodzina jest i tutaj są dodatkowo jeszcze takie zimowe klimaty. Mhm. Czyli mamy swój tylko kartonik, a z kartek, które dostaliśmy od znajomych, wycinamy sobie postacie, elementy i naklejamy na ten kartonik. Tak, tutaj też są nawet na przykład... powstaje nam tutaj taki efekt 3D. Tak, widzę. Tak. One są przyklejone na takiej gąbeczce, aha, albo na jakiejś piance, albo na gąbeczce. Możemy wykorzystać naszą gąbeczkę, którą w kuchni mamy, pociąć na takie malusieńkie odrobineczki i przykleić tak przestrzennie. I one tutaj też będą nam tworzyć taką przestrzenną karteczkę. Mhm. Także bardzo dziękuję za spotkanie. Następnym razem spotkamy się i pokażę, jak udekorować bożonarodzeniowy stół. A tak w ogóle to bardzo zapraszam na naszą stronę na YouTubie, na Złota Jesień, kreatywna Złota Jesień. Dziękuję, do zobaczenia.